Dzień dobry, Anna Trojanowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Już po raz 24 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tej okazji również w Ostrowcu odbyły się kwesty oraz koncerty na rynku. W tym roku zbierano pieniądze i licytowano gadżety na wsparcie oddziałów pediatrii oraz na rzecz seniorów. W niedzielę na ostrowieckich ulicach pojawiło się 250 wolontariuszy, którzy kwestowali w ramach 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku spotykali się oni z życzliwym przyjęciem. Wielu mieszkańców podchodziło do wolontariuszy i zasilało konto orkiestry. Pod czujnym okiem mamy po raz pierwszy zbierał pieniądze Mikołaj Zieliński. Który raz zbierasz? Pierwszy. Pierwszy raz? A dlaczego zbierasz? Dla dzieci. Dla dzieci. Dużo zbierałeś? Już zbierałeś? Poruszaj pudeł. O, troszeczkę jest. A wiesz, na co są pieniądze zbierane? Na chore dzieci. Również członkowie Stowarzyszenia Szansa wzięli po raz kolejny udział w orkiestrze. Przez cały rok zbierali drobne monety. W tym roku udało im się ich uzbierać ponad 60 kg. Chyba piąty czy szósty rok z rzędu. Zbieramy przez cały rok. Liczymy na wsparcie znajomych, przyjaciół. Buteleczkę mamy wystawioną, znajomi obiecali, że przyjdą, dosypią się. Cel jest ważny i szczytny i uważam, że tak powinno być w całej Polsce. A dzisiaj też członkowie stowarzyszenia wyszli na ulicę? Znaczy się nie, członkowie stowarzyszenia nie chodzą z puszkami, będą, kto ma ochotę przyjdzie tutaj i będzie stał, razem będziemy wspólnie stali, a mówię, musieliśmy się rozczłonkować, ponieważ drugą ekipę mamy w Austrii na zawodach I tak jest, że w uszczuplonych składach jesteśmy. Orkiestra zbierała w całej Polsce po raz 24, a w Ostrowcu po raz 20. W tym roku kwestowało 250 osób, a nad całą organizacją czuwał druh Dariusz Czupryński. Nasz sztab działa już od wczesnych godzin rannych. W tej chwili pierwsi wolontariusze przychodzą do naszego sztabu i rozliczają się ze swoich puszek. Na chwilę obecną jest około 10 tysięcy złotych, ale ta kwota będzie z godziny na godzinę rosła, więc będziemy na bieżąco na naszych stronach internetowych, na stronie sztabu wosp.ostrowiec.info i na portalu Facebook. Tam również będziemy zamieszczać bieżące informacje. Mamy mnóstwo przedmiotów do licytacji tutaj na rynku, w czasie koncertu, również na naszych aukcjach na Allegro. Tam jest kilka takich smaczków, na przykład zespół Ornette dał voucher na koncert u Ciebie na chacie, więc kto chce w pokoju, w garażu, w ogródku mieć koncert dla siebie, dla swoich przyjaciół, to można ten koncert licytować. Unikatowa butelka Coca-Coli z numerem 12, tych butelek jest tylko 100 w Polsce, my mamy właśnie numer 12, też jest na Allegro. Kubki, kalendarze, gadżety, zegary, mnóstwo monet, różnych przedmiotów, które przywieźliśmy od Jurka Owsiaka z jego autografem, a również takie przekazywane przez naszych okolicznych przedsiębiorców, mieszkańców, którzy przyszli specjalnie i przekazali jakiś drobny upominek po to, żeby naszą pulę pieniędzy zwiększyć. Drużyna wolontariuszy coraz młodsza? Tak, już doszliśmy do tego finału, gdzie ja po raz 20 jestem szefem sztabu i widzę już wolontariuszy, którzy przychodzą ze swoimi dziećmi, czyli zbiera już kolejne pokolenie. Kulminacyjnym punktem kwesty był koncert na ostrowieckim rynku. Od godziny 16 na scenie grały ostrowieckie zespoły i odbywały się licytacje. Jako pierwsi na scenie pojawili się seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Proszę Państwa, wspólnie gramy w orkiestrze. Wspólnie cieszymy się, że gramy na urządzenia. Piękne, wspaniałe urządzenia, drogocenne dla szpitali, ośrodków zdrowia, dla gabinetów. Oczywiście scenem dla chorych dzieci i chorych seniorów. Gratulujemy więc, proszę Państwa, tej pięknej imprezy. Życzymy powodzenia i wspaniałego występu poszczególnych zespołów. W tym roku ze sceny popłynęła różnorodna muzyka. Jako pierwszy zagrał zespół Disco Polo Master Team, który przedstawił premierowy utwór, który niebawem będzie emitowany również w stacji Polsat. Oczywiście na scenie nie mogło zabraknąć rockowego grania. Strachowicki, Kefiroki, krakowski Ornette to mocne akcenty tegorocznego grania. W
Warto podkreślić, że liderem Ornetu jest Grzegorz Stępień. Ostrowczanin, etatowy basista oddziału zamkniętego, wydał właśnie swoją debiutancką płytę i ją właśnie promował wśród miłośników prawdziwego rocka. Między występami prowadzone były aukcje, a na rynku swoje pojazdy prezentowali członkowie klubu Singiel. Jeszcze przed Światełkiem do Nieba do licytacji tradycyjnie włączył się prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. Wylicytowany przez niego tort orkiestry trafił do mieszkańców, a jego podziałem zajęli się radni miejscy, którzy na rynku serwowali ciepłą herbatę i smaczne kanapki. Chciałbym podziękować wszystkim. Wierzymy wysoko, tak jak było na tym torcie napisane. Cieszę się, że Ostrowiec żyje, że Ostrowiec wspiera, że Ostrowiec pomaga. Cieszy mnie bardzo tak liczna obecność naszych mieszkańców, naszej młodzieży. To świadczy o tym, że mamy serce, chcemy wspierać, chcemy pomagać. To jest coś bardzo ważnego, coś co należy pielęgnować, wzmacniać i o czym należy mówić. Na Światełko do Nieba ostrowiecki rynek zapełnił się w całości. Tysiące mieszkańców obserwowało podniebny pokaz, ufundowany tradycyjnie przez starostę ostrowieckiego. Było co podziwiać. Po pokazie fajerwerków uczestnicy finału bawili się przy muzyce disco polo ostrowieckiego zespołu Champion, który właśnie wydał nową płytę z debiutanckimi nagraniami. Przejazd ulicą Zygmuntówka w Ostrowcu Świętokrzyskim w kierunku Rzeszowa jest już odblokowany. W piątek po południu w znajdującym się obok zakładzie produkcji materiałów ogniotrwałych doszło do rozszczelnienia rury z gazem. W piątek około godziny 14 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło zgłoszenie od kierownika rejonu gazowego, że na ulicy Zygmuntówka doszło do wycieku gazu. Oczywiście natychmiast zadysponowano grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Ostrowiec 2. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że przy zakładzie Tabex Ozmo doszło do wycieku gazu w pobliżu ściany zakładu. Miejsce było o tyle newralgiczne, znajdowało się w pobliżu ruchliwej ulicy trasy numer 755, w pobliżu chodnika oraz przystanku autobusowego. Nasze działania w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zatrzymaniu ruchu kołowego na odcinku drogi numer 755 oraz ciągłym monitorowaniu stężenia wydobywającego się gazu. Na szczęście nie było konieczności ewakuacji ludzi. Gazownicy prowadzili swoje prace dążące do usunięcia awarii. Około godziny 20 podjęto decyzję o odcięciu gazu do zakładu. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ zakład prowadził produkcję, a produkcja jest dość skomplikowana i zamknięcie jej wymagało wygaszenia piecy, które na chwilę obecną nie było możliwe. Około godziny 20 po zakończeniu procesu technologicznego przez zakład i po wygaszeniu piecy podjęto decyzję o zamknięciu głównego zaworu doprowadzającego gaz do zakładu. Wówczas wyciek ustąpił automatycznie. Szósty noworoczny turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Ostrowca zakończył się zwycięstwem Publimy. To już trzeci z rzędu triumf tego zespołu. Tegoroczny nie przyszedł jednak łatwo, bo zwycięzcy trafili w finale na godnego siebie rywala.
Szósty turniej pod patronatem pana prezydenta Jarosława Górczyńskiego odbywa się tradycyjnie w Święto Trzech Króli. Cieszy się bardzo dużą popularnością. Startują drużyny, które nigdy nas nie zawodzą, czyli ostrowieckie zakłady pracy, takie jak Publima, Celsa, Korbut i wiele innych. W tym roku wystartowało 7 drużyn. Cieszymy się, bo to zdrowo spędzony czas. Nie siedzi się w domu, nie ogląda się telewizji, tylko fajnie tutaj panowie poczynają sobie w piłkę nożną. Cieszymy się, że ten turniej się cieszy taką popularnością. Staramy się wyjść naprzeciw tym wszystkim zainteresowaniom byłych piłkarzy i ludzi, którzy zawodowo nie grali w piłkę nożną, ale poziom jest bardzo wysoki, fajnie grają i mam nadzieję, że ten turniej będzie się powtarzał corocznie. O tym, że obrońcy tytułów zdobytych w 2 poprzednich latach nie będą mieli łatwej przeprawy, przekonali się już w rozgrywkach grupowych. Nie najlepiej rozpoczęli mecz z drużyną Nie fisujcie ludzie, przegrywając już 0-3. Choć zdołali w końcówce meczu strzelić bramkę kontaktową na 3-2, to decydujące zdanie należało jednak do rywali. Bardziej wyrównana walka o 2 miejsca w półfinale turnieju rozgrywała się w grupie B. Niekwestionowanym liderem zostali ubiegłoroczni finaliści z Korbudu, ale o drugim miejscu decydowały już niuanse. 2 zespoły Centrum Sport oraz debiutujący w turnieju Top Market zgromadziły na swoim koncie po 4 punkty. W bezpośrednim spotkaniu lepsi byli jednak debiutanci i to oni wywalczyli awans do fazy finałowej turnieju. Uczestniczy w tym roku 7 zespołów, rozgrywaliśmy mecze w 2 grupach, systemem każdy z każdym i w tej chwili jesteśmy na etapie półfinałów. Bardzo dobra gra, zacięta gra z udziałem wielu zawodników obecnych KSZO, byłych zawodników KSZO, łącznie z Darkiem Pietrasiakiem, łącznie z Tomkiem Żelazowskim. Pierwszy półfinał nie przyniósł zbyt wielu emocji, a w finale po wysokim zwycięstwie nad Top Marketem zameldowali się Nie fisujcie ludzie. Bardziej wyrównany okazał się drugi z meczów półfinałowych, w którym zmierzyli się obaj ubiegłoroczni finaliści i podobnie jak przed rokiem, Publima okazała się minimalnie lepsza od Korbudu. W meczu o trzecie miejsce Korbud powetował sobie niepowodzenie, a rewanż za grupową porażkę, zwyciężając Nie fisujcie ludzie 2-0. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie Kuriera jutro o stałej porze. Serdecznie zapraszam.